Pamiętacie jeszcze doniesienia o wyliczeniach wskazujących na to, że za Neptunem znajduje się jeszcze jakaś duża, masywna planeta zwana planetą numer 9? No to mamy nowe informacje w tym temacie. Krótkie przypomnienie dla tych, którzy w jakiś sposób nie natknęli się na informację, że właśnie istnienie takiej dziewiątej planety wyliczono matematycznie. Otóż dwóch astronomów, pan Batygin oraz pan Brown, zwany również Pluto Killer z racji na to, że zdetronizował Plutona, no i właśnie to dzięki niemu Pluton nie jest już planetą, a zwyczajnie planetą karłowatą. Tych dwóch astronomów wyliczyło, że ruch obiektów transneptunowych jest zaburzany w jednym kierunku, no i właściwie jedynym logicznym wytłumaczeniem, dlaczego tak się dzieje, jest istnienie w tamtym rejonie jakiejś dużej, masywnej planety, nazwanej roboczo planetą numer 9, z racji na to, że Neptun jako ósma planeta jest w tym momencie ostatnią planetą, znaną planetą Układu Słonecznego. No a czym są właściwie te obiekty transneptunowe? To obiekty znajdujące się głównie w tak zwanym pasie Kuipera, a znajdującym się za orbitą Neptuna, dlatego też właśnie transneptunowe są to małe planety karłowate, planetoidy, różnego rodzaju komety, różnego rodzaju kosmiczny gruz, a wszystko, co znajduje się na orbitach poza Neptunem, nazywamy właśnie takimi obiektami transneptunowymi. Zaraz po ogłoszeniu tego matematycznego odkrycia wielu naukowców rzuciło się do poszukiwań na własną rękę. Głównie poszukiwań matematycznych, no bo w tym momencie wyliczamy różnego rodzaju zaburzenia, anomalie, które wskazywałyby na istnienie takiej dziewiątej, dużej, masywnej planety. Takie właśnie starania podwzięła pani doktorant z Uniwersytetu w Michigan, no i opracowała symulacje komputerowe, na podstawie których dokonała kolejnych odkryć. Dokonała dwóch właściwie odkryć. Po pierwsze, ustaliła kilka typów planet, które pasowałyby do ogólnego modelu Układu Słonecznego z taką dziewiątą planetą, no bo nie każdy typ planety oczywiście tutaj się nadaje. W tym momencie wiemy, jak wyglądają rubieże Układu Słonecznego, wiemy, gdzie znajdują się różnego rodzaju obiekty transneptunowe, w jaki sposób wydłużone są ich orbity. No i właśnie na podstawie tego możemy wnioskować, jaki typ planety się tam znajduje. Samo odkrycie dziewiątej planety właśnie dzięki tym obiektom transneptunowym miało miejsce, ponieważ ich orbity wydłużone były w jednym kierunku, no i właściwie no nic innego nie wskazywało na to, niż właśnie taka masywna planeta, co mogłoby być przyczyną tego wydłużenia orbit. Kolejną rzeczą, którą odkryła, jest tak zwany mechanizm przeskakiwania między rezonansami. Brzmi skomplikowanie, ale już tłumaczę. Orbity różnego rodzaju ciał niebieskich, planet, księżyców często są ze sobą powiązane. Powiązane właśnie czymś, co nazywamy rezonansem orbitalnym. Działa to mniej więcej w ten sposób, że obiekty okrążające jakiś bardziej masywny obiekt wpadają w pewną regularność, jeżeli chodzi o ich właśnie obieg. Weźmy na przykład księżyce Jowisza. Księżyce Jowisza obiegają naszą właśnie masywną jednostkę, czyli planetę. No i teraz mamy na przykład takiego Io, który znajduje się najbliżej i który obiega Jowisza dwa razy, podczas gdy Europa obiega go raz. No i właściwie co te dwa obiegi Io spotyka się z Europą w tym samym miejscu, oczywiście obok siebie, nie na jednej orbicie. To samo jest w przypadku Ganymedesa. Ganymedes obiega Jowisza raz, natomiast Io w tym samym czasie obiegnie Jowisza aż 4 razy i dopiero po tym czasie spotkają się ponownie na tej jednej linii. Takie właśnie rezonanse orbitalne występują również w przypadku obiektów transneptunowych i tutaj mają one nawet swoją specyficzną nazwę Tutino. Skąd taka dziwna nazwa? Otóż kiedy Neptun obiega Słońce aż dwa razy, to w tym samym czasie Tutina obiegają Słońce tylko raz. I właśnie to przeskakiwanie między rezonansami ma tutaj olbrzymie znaczenie w przypadku tej dziewiątej planety i obiektów transneptunowych. Do tej pory wydawało się, że te obiekty po pewnym czasie powinny albo wpaść do wewnętrznego Układu Słonecznego, albo zostać wyrzucone na zewnątrz Układu Słonecznego do przestrzeni międzygwiezdnej. Jednak tak się nie działo. Pozostawały one
w Układzie Słonecznym i pozostawały na tych orbitach mniej więcej przez miliard lat. No a żeby to się mogło stać, no potrzebowalibyśmy właśnie jakiegoś masywnego obiektu, który znajdowałby się jeszcze dalej niż Neptun i przechwytywał po prostu te obiekty transneptunowe. Neptun co jakiś czas wyrzucałby taki obiekt transneptunowy na wyższą orbitę, ale ten zamiast ulecieć w przestrzeń międzygwiezdną zostałby złapany przez wpływ grawitacyjny takiej planety numer 9 i tam osadzony na osobnej orbicie. Tutaj następowałoby właśnie takie przerzucanie, przeskakiwanie między rezonansami. Tam wpadałby już w rezonans zgodny z orbitą tejże planety. No i działałoby to też w drugą stronę. Taka planeta co jakiś czas również mogłaby zaburzyć orbitę takiego obiektu transneptunowego i skierować go w dół w kierunku Neptuna, który też mógłby ją przechwycić. I takie rzeczy również obserwujemy. Wiemy również, że jeśli istnieje, to taki obiekt jak planeta numer 9 musiałby mieć olbrzymi wpływ grawitacyjny na obiekty znajdujące się w pasie Kuipera. Mówimy tutaj o obiektach nachylonych również do płaszczyzny ekliptyki o wiele stopni. Niedawno odkryliśmy obiekt o nachyleniu aż 54 stopni. Płaszczyzna ekliptyki to można by tak bardzo pobieżnie powiedzieć równik naszego Słońca rozciągnięty do płaszczyzny. To znaczy większość planet Układu Słonecznego znajduje się mniej więcej właśnie w tej płaszczyźnie. Jest tam odchylenie rzędu maksymalnie kilku stopni. Natomiast odchylenie rzędu 54 stopni to jest już bardzo duże odchylenie. 90 stopni to właściwie taki obiekt poruszałby się prostopadle do płaszczyzny poruszania się planet, które znamy w Układzie Słonecznym. A więc planeta numer 9 miałaby nawet wpływ na tak bardzo odsunięte od płaszczyzny ekliptyki obiekty, no i obserwujemy również dziwne zachowanie tego nowo odkrytego obiektu. Oczywiście tutaj ukrócę od razu wszelkie spekulacje, nie chodzi o planetę Nibiru, nie przyleci ona do naszego wewnętrznego Układu Słonecznego, nie przeleci w bezpośredniej bliskości Ziemi. Planeta numer 9 znajduje się bardzo daleko od Słońca i nie ma ani najmniejszej szansy, żeby w jakikolwiek sposób przeleciała blisko naszej planety. Tutaj możemy być spokojni. Druga rzecz to ta planeta najprawdopodobniej jest jakimś gazowym lub lodowym olbrzymem, czyli czymś pokroju Neptuna. Jej masa musi być przynajmniej taka jak masa Neptuna, aby wywierała ten wpływ, jaki widzimy w wyliczeniach, widzimy w modelu matematycznym. Natomiast cały czas musimy czekać na potwierdzenie obserwacyjne. Dopiero wtedy będziemy mogli wpisać taką planetę na listę planet Układu Słonecznego. Dopiero wtedy będziemy mogli na 100% potwierdzić jej istnienie. Obserwacje już powoli się zaczynają. Wielkie ośrodki mają zarezerwowane czasy na swoich teleskopach właśnie dla poszukiwania tej planety. Dlatego też następny rok myślę, że będzie stał pod właśnie znakiem poszukiwania tego giganta krążącego gdzieś na granicy Układu Słonecznego. Gdzieś w rubieżach, gdzieś w pasie Kuipera i właściwie w dalszej jego części. Póki co więcej jest pytań niż odpowiedzi i więcej rzeczy nie wiemy niż wiemy. I o niewiedzy jest książka z wydawnictwa Insignis, którą przysłali mi do recenzji. Książka nazywa się Nie mamy pojęcia i traktuje o tym, czego jeszcze nie wiemy, bardziej niż o tym, co już na temat wszechświata wiemy. Jak widać na okładce, diagram mówi 68% nie mamy pojęcia, 27% ciemna materia i 5% to, co znamy i to, co już poznaliśmy. Pokazuje nam ta książka piękno nauki, piękno tego jeszcze co do odkrycia i tłumaczy nam to w takich krótkich, fajnych, zwięzłych, humorystycznych rozdziałach. A dodatkowo okraszona jest ilustracjami, również dowcipnymi ilustracjami, dzięki którym wszystko jeszcze lepiej zostaje w głowie. Pochłonąłem ją właściwie od razu, można powiedzieć. Przyznam wam się szczerze, że nadaje się do czytania w wannie. Uwielbiam czytać książki w wannie, co zresztą już mówiłem. I ta też do mojej waniennej kolekcji oczywiście trafia. Także serdecznie wam polecam, książkę można już dostać. No i cóż. Ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czekamy na dalsze informacje na temat 9 planety. Ja mam nadzieję, że już w 2018 roku, gdzieś w pierwszej jego połowie, te obserwacje uzyskamy. Chociaż będzie to bardzo ciężkie z racji na to, że jest to ciemny obiekt, oddalony od Słońca, światła tam tyle, co kot napłakał. No i będziemy musieli tego płaczącego kota znaleźć właściwie pośród
czarnych innych płaczących kotów, jakim jest ciemny wszechświat w tym miejscu. Dlatego też trzeba uzbroić się w cierpliwość, no ale cóż, trzymamy kciuki i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!